Nie ma sprawy. Pomoc. It's just that I don't really see how I could be of any help to you. Well, it's worth a try. It won't take very long. What do you want to know? Dobra. Could you confirm that this list came from here at the bank? Super, udało się. I wonder if he's gonna say anything about the water. Prawda. The paper does come from here. It has our bank ID code and the watermark. Is there a way to establish where it was printed from? Udało się znowu, super. The manager already filled me in, but maybe we can learn something more. Kłamstwo. Difficult to say. Everybody who works at the bank has access to this paper, you know. Your manager told me that this kind of paper was only for stock buyers to print out their quotes. That's correct. But there are at least 100 buyers here, so how do we know which one it is? Och, nie wyszło ci trochę to kłamstwo. Ale udało nam się. Yo, this guy seems kind of whack, like he's hiding something. Nie, wcale nic nie ukrywam. Nie, 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 proszę, tylko nie robaczki. Is there a problem, Mr. Kane? Huh? No, sorry. Is there a way to determine where this particular document was printed out? What's his problem? Seems like my questions are upsetting him. Nie. No, not really. Our printers don't leave any identifiable marks. A witness helped us make a composite photo of the suspect. Och, ciekawe tutaj. Teraz będziemy musieli się. Oj, nie. Nie udało się chyba. Ale mimo wszystko Lukas się powstrzymał od. This remind you of anyone? Dowcip może. Hey, this looks like a lot of people I know. Could even be me. Yeah, you're right. These composite photos can be a little vague. No, ten dowcip akurat nam się udał. I to nam również się udało. Ha! Super. Nam się na wiele. Czyli Lukas... Oj, niedobrze. No i... Udało się. Oj, to źle dla Lukasa. Myślałem, że dobrze. Sir, are you sure that you're all right? Zapomniałem, że działam. Kurde. No nie wyszło, faktycznie nie wyszło. No, nie zgadzam oczywiście, super. Nie. Ja również sobie nie przypominam, żebyśmy takie coś znaleźli. Yeah, I had a little problem. A zgadniemy, najwyżej go pogrążymy, trudno. That's weird. His forearms are bandaged. I wonder what happened to him. Did something happen to your arms? Kłamstwo. Nie będziemy zmieniać tematu, bo będzie to podejrzane. Nawet mi się tak wydaje. I guess I'm not much of a Mr. Fix-It guy. Hey, is that you in the picture with the priest? Będziemy zgadywać, trudno, no. Oj, nie zgadłem. Jezu. Pomyliłem się. Prawda, to mój brat. Nie uda nam się. Nie chcę wrabiać Lukasa tutaj, bo jest ważną postacią. Yo, he's lying straight up. I can smell it. Damn, maybe this is our guy right here. Strange things have happened. Nie sądzę, żeby to było. I'm not feeling very well. I'm just gonna go and splash some water on my face. You go right ahead. I'll wait for you here. Oj, troszkę wrabiamy Lukasa, żeby nie skończyło się źle. Dotychczas nie udawało mi się tutaj rozwiązywać tych wszystkich sekwencji. Lepiej rzucę okiem na jego biurko. Co my tu mamy? Jakieś pióro? His pen. There ought to be some fingerprints. Oj. Ale w sumie i tak się dowiemy, że to był Lukas, więc co my tu jeszcze mamy? Zdjęcie brata Markusa. MK na pewno. LKMK June 2003.
Co my tu mamy? Och, dobrze, że śrubokręt. Jest, sterynie. Gdybyśmy znaleźli... Gdybyśmy znaleźli ten skrawek papieru, to bym naprawdę chyba się rozszarżował. Shakespeare. Nie, nie będziemy... Nie będziemy wrabiać Lukasa. Naprawdę nie chcę go wrabiać. No kurczę... Jest fajnym człowiekiem. Popełnił jeden błąd właściwie. No i jednak nie można znaleźć tego skrawka papieru, co jest fajne. Widzimy, Lukas wraca. O, jest, która szafka, może jeszcze książkę. Jednak zobaczymy książkę. Nie szafkę, Jezus, nie ta szafka. Książeczkę. Shakespeare. Just like the book in the restaurant. Niesamowite. No i wyrobiliśmy już Lukasa maksymalnie chyba we wszystko, co się dało. Mimo wszystko sobie poradził, dzielny chłopak. I co, na tyle? By było chyba? Tak. I kolejny rozdział. Dupa. Może zagramy Mieszkanie Tylera? Bo odcinek... Ja dzisiaj już nagrywam, kochani, drugą godzinę, także jest super. Ciągle jestem w formie, także nie powinienem szybko skończyć. Oj, czyżby nas zdradzała? Pierwsze, co nasunęło mi się na myśl, to właśnie zdrada, kochani. Nie wiem dlaczego. Tak zawsze wykręcają się kobiety, które są z jakimś mężczyzną w pokoju i ukryją mu gdzieś w szafie. No ale nie będę podejrzany, naprawdę nie zajrzę do pokoju. Ufam w pełni dziewczynie Tylera, czyli swojej dziewczynie praktycznie. Nie wiem, nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Amy chyba, czy... no w każdym razie mniejsza z tym. No i tyle. Hello, Detective Miles. O proszę. Do you know what day it is today? Tak, rocznica. Well, we already had so 4th of July? No, that's summer. No, you got me. Tyler. Okay, babe. It's been exactly 2 years since I met the woman of my dreams. You wanna put some music on? I feel like dancing. Ja również bym potańczył. I to szybko włączymy muzykę. Co nam zagrasz, Marcin? Dzisiaj? Oczywiście coś zmysłowego. Będziemy sobie tańczyć. O nie, jeszcze musimy tańczyć tu w dodatku. Ja pierniczę. Jeśli się pomylimy, oczywiście podeptamy chyba dziewczynkę. Grzeczną. Jak dotychczas. O kochani, jeszcze chciałem powiedzieć, że na zakończenie gry zrobię odcinki premierowe. Odcinki specjalne. W których to dowiecie się, co się działo podczas kręcenia Fahrenheita, co ujawnili nam autorzy. Jest to naprawdę świetne. To już niebawem. Chociaż nie, do końca gry jeszcze mamy sporo odcinków. Sporo. Myślę, że będziecie ze mną do końca i będziecie czekać na premierowe odcinki. Obiecuję, że je zrobię. A, i w tym odcinku chciałbym pozdrowić serdecznie użytkownika Mr. Pum za to, że ogląda mnie. Chciałbym mu podziękować.